moi kochani, witam Was w poniedziałek. Słuchajcie, za oknem mży, jest straszne zimno. Ja dzisiaj odwoziłam po kolei chłopaków, w sensie Briana na pociąg, bo szkoda mi go było, że zmoknie tu. Pewnie, że zmoknie tam, w tamtej miejscowości, bo on jeszcze jednak od pociągu musi kawałek do swojej szkoły przejść. Ale dzisiaj już nawet nie wziął parasola, bo miał plecak załadowany po brzegi. Jeszcze miał buty na przebranie, bo mieli dzisiaj WF, także powiedział, że nie, nie bierze, nie będzie się z tym mordował. W sobotę przez naszą ulicę jechali kolarze, to był chyba jakiś triatlon, bo wiem, że w kolejnych miejscowościach właśnie mieli biegi i potem chyba mieli jeszcze pływanie, także ja im podziwiam. W każdym bądź razie, bo powiem Wam, że nagrałam Wam kawałeczek. Ale było tak zimno, cały czas mżył deszcz. Mimo tej pogody sąsiedzi tutaj powychodzili do drogi, żeby to obejrzeć, bo niemalże na każdym mostku stała straż pożarna. Stali strażacy, pilnowali. Nasza ulica była zamknięta, więc nie mogły jeździć samochody, co jest zrozumiałe. I jechali kolarze, oni byli wypuszczani w jakimś tam czasie, jeden od drugiego odstępem. To nie tak, że wszyscy na chóra jechali. I ja ich podziwiałam, słuchajcie, na krótkich, na ramionczkach, gołe te nogi, zimno, leje, te okulary mieli zaparowane. Dla mnie wow, bo na pewno musieli się mocno przygotowywać i jeszcze ta pogoda. No tydzień wcześniej, gdyby jechali, byłoby cieplej, choć ja nie wiem dla nich, jak to jest, lepiej słońce, czy jednak lepiej, jak jest chłodno, bo wiadomo, że to jednak jest wysiłek. Wiem, że miało być dzisiaj lump i będzie, spokojnie, w dalszej części zobaczymy. No fajnie, nie mamy prądu. Za chwilę się odezwę. No, a teraz będzie duża grupa. Fajnie, nie? Szkoda, że nie mają słoneczka. Tylko takie zimno. Dobra, wracam. Nie bardzo. Aha, wiem, że lump będzie w dalszej części. W ogóle to witam serdecznie nowych widzów. Jeśli jesteś pierwszy raz, bij subskrypcję, żeby nic Cię nie ominęło. Słuchajcie, w tym filmie będzie troszeczkę inaczej, bo tak jak mówiłam w ostatnim rozdaniu, nie podobało mi się to, że przyszły nowe osoby i pisały o tym, że lubią oglądać to czy tamto, a potem kiedy sprawdziłam, okazało się, że to był ich pierwszy film. Także teraz w tytule nie napiszę, że mam coś dla Was, ale mam coś dla Was i tutaj już przejdę do sedna. W Rossmanie udało mi się kupić paletkę. Myślę, że one ze względu na uszkodzone opakowania, bo widzicie, są po prostu podniszczone te opakowania. Ludzie oglądając nie liczą się totalnie z tym, że niszczą. Jest to paletka z Make Up Obsession i są to przecudne kolory cieni. Ona jest troszeczkę się jakby obsypała. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale delikatnie. Ma tą folię, jest zabezpieczona, jest nieużywana i ja tą paletkę kupiłam dla Was. Ona w regularnej cenie kosztuje coś koło 56 zł, także mam dla Was i już w tym filmie powiem Wam, jak ją zdobyć, czyli pamiętajcie, że musicie być subskrybentami tego kanału i żeby dostać tą paletkę, nie piszcie, że bierzecie udział czy cokolwiek, piszcie coś, co podobało się Wam w filmie, tylko przemyślcie w komentarzu serduszko, czerwone serduszko, żebym ja wiedziała, że chcesz wziąć udział właśnie i zagrać o taką paletkę. Także to jest takie małe, ukryte rozdanie. Zobaczymy, ile osób zrozumie, o co chodzi. Pamiętajcie, otwarte subskrypcje, czyli musisz być subskrybentem, Twoje subskrypcje muszą być otwarte i w komentarzu musi być serduszko. Tylko takie komentarze z serduszkiem. Nie piszcie, biorę udział, nie biorę udziału, bo to właśnie chodzi o to, żebym ja mogła sprawdzić, ile osób faktycznie ogląda film tak, jak należy, uważnie i chce wziąć udział, żeby dostać właśnie taką paletkę. Jeśli jesteśmy przy Rossmanie, to powiem Wam tak, że jestem w szoku, jak bardzo niektóre ceny różnią się, niektóre podkreślam, niektóre ceny różnią się od tego, jak faktycznie możemy kupić w innych miejscach kosmetyki. Skupię się tutaj na tym, że poszłam po
Podkład. Jak wiecie, ja ostatnio kupiłam przez pomyłkę, tak bardzo chciałam kupić mój ulubiony podkład NAM, że kupiłam matujący. Nie bardzo się z nim lubię. Ja jednak lubię rozświetlenie. Ten wcześniejszy rozświetlający był boski, po prostu boski. Ale nie kupię sobie takiego podkładu za 50 zł, bo mi po prostu jest szkoda. To jest duża butelka, ale mimo wszystko 5 dych za taki podkład to trochę jak dla mnie za dużo. Więc wróciłam do czegoś, mówię, że wróciłam, bo ja tutaj mam wcześniejszą buteleczkę. Co wcześniej używałam i bardzo mi się sprawdzało, to jest właśnie taki rozświetlający, choć tutaj tak nie pisze, że to jest rozświetlający, może gdzieś tam jak go kupujemy, to pisze raczej rozświetlający, a tutaj pisze, że jest to podkład z witaminami przykrywający oznaki zmęczenia. Cera jest pełna blasku do 16 godzin. Nie wiem, czy 16, słuchajcie, ale długo. On mi się na twarzy naprawdę długo utrzymuje. A jak jeszcze użyję pudru, to ja mam akurat ten z Illumi, też mi się bardzo, bardzo sprawdza. Illumi z Belle, chciałam powiedzieć. One były swego czasu w Biedronce, ja teraz ich nie widzę w Biedronce, ale ja go dopadłam na Minty Shop. Tak? Tak. Na Minty Shop i on był właśnie wtedy w promocji 10 z hakiem. Także i lubię, bo on właśnie daje takie rozświetlenie. Ja lubię, jak jest rozświetlona cera, bo nie widać tych oznak zmęczenia, bo odbija się to światło. No i nawet zmarszczki są mniejsze. Przynajmniej mnie się tak wydaje. Ja lubię, nie lubię tego matu. Więc powiem Wam tak. Ten Heavy Mix, ja mam akurat tutaj 53, ale wcześniej miałam 54. Dobrze mówię? Tak. Ale ten Healthy Mix, słuchajcie, w Rossmanie jest 4 dychy, więc nawet 40 z hakiem, z groszami. A ja kupowałam teraz właśnie razem z tym, bo to też jest drugie opakowanie moje. Drugie albo trzecie? Chyba drugie. Drugie, tego drugie. A ten Healthy Mix to ja miałam go już lata temu, słuchajcie, bardzo dawno temu. I ja do niego wróciłam po prostu przez to, że tamten mi się nie sprawdził. Wzięłam, ale to już było denko, więc wzięłam sobie teraz ciut jaśniejszy. I ja go na Minty Shop kupiłam za 26, chyba tak. Ale znajdziecie go jeszcze taniej, bo ja już tu patrzę. I na przykład, o, 29,90 na Minty Shop. Ale teraz jest na Allegro w tej chwili 20,65. Ale słuchajcie, w Ezebra jest 23. Na Kokolicie jest 23, a na Nutino jest 19,40. Także ja go polecam serdecznie, jeśli lubicie właśnie nawilżenie i coś, co będzie się Wam długo utrzymywało, to ten podkład jak najbardziej. Tylko mówię, popatrzcie sobie właśnie i kupcie raczej przez internet niż w Rossmanie. Druga sprawa, to powiem Wam tak, że z Minty Shop to jest po prostu obłęd. To jest najszybsza, moim zdaniem, najszybsza internetowa hurtownia kosmetyczna, w której zamówienie przychodzi dosłownie na drugi dzień. Ja zamówiłam jednego dnia, jakoś, wiem, 40 minut później dostałam wiadomość, że moje Emiluniu już, Emila mi macha tutaj talerzem, bo chcę, żebym odebrała, Emila została w ogóle w domu, bo kaszle. No i w 40 minut mi przyszło, że moje zamówienie zostało spakowane i na drugi dzień miałam już w paczkomacie, także szczena w dół, mówię wow, elegancko i to było po południu zamawiane, słuchajcie, także szok, 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 może troszeczkę drożej, ale to było po prostu natychmiastowo, jeszcze tak szybko zamówienia kosmetycznego nie dostałam, bo zazwyczaj jest na drugi, trzeci dzień, także tak, sprawdźcie sobie, bo Minty Shop daje czadu, zamówienia przychodzą w ekspresowym tempie. Słuchajcie, jak już jesteśmy po takich zakupach, to powiem Wam, że w Rossmanie jeszcze dopadłam krepa, czyli coś normalnego do udrażniania rur. Ja sobie lubię właśnie w kuchni co jakiś czas sypać do zlewu, bo wiecie, że w kuchni trochę tuszu, trochę fusów z kawy, to jakieś tam resztki czasem wpadną, mimo tego, że mamy właśnie te zabezpieczenia, ale trzeba przepuścić co jakiś czas. Tutaj jest moje któreś tam, tutaj Wam przyniosłam, żeby nie być na sucho, tu już takie denko, czyli któreś tam opakowanie Garniera, jest to intensywna pielęgnacja, nic innego jak balsam do ciała, słuchajcie, uwielbiam, któreś tam, czyli na pewno już szóste, siódme, nie wiem, w każdym bądź razie ja uwielbiam ten balsam, także kolejny to jest coś, co z kolei mój mąż uwielbia, czyli z Nivea.
To jest żel do golenia i on zazwyczaj właśnie ten, wiesz, on nie lubi pianek, on woli żel, także taki żel. A jeszcze jakaś tam folia aluminiowa i ja łapnęłam jeszcze jakieś tam zwykłe kolczyki, motylki, chyba nie zdziwi nikogo, bo ja uwielbiam motylki, takie motylki 12,99, choć ja uwielbiam złoto, ale spodobały mi się te motylki i wzięłam sobie kiedyś tam, będę miała na uszach, także mam nadzieję, że mnie nie uczulą, ani nic się tam nie stanie z nimi. Choć tu pisze, że to jest stal szlachetna, no zobaczymy. Słuchajcie, dzisiaj też zobaczycie organizer, kolejny organizer do mojej garderoby, a przy zakupach od razu wzięłam sobie, to jest nic innego jak, wiecie, wieszak na kwiatki, nie? Taki sznurkowy, wkładacie sobie kwiatka i wisi. Ja bym chciała powiesić tu właśnie w kuchni kwiatka. Jeszcze nie wiem, czy na 100% w kuchni, bo przydałoby mi się też w łazience chłopaków, bo tam jest dużo światła i chciałabym to wykorzystać, bo trzeba chyba będzie już wnieść moje kwiaty na polu i gdzieś będę musiała je ulokować, a wiadomo, że to będzie takim wstrząsem, bo wiadomo, tam jest inna temperatura, tu jest inna, ale chciałabym też, żeby nie straciły dużo liści, więc muszę im zapewnić światło, więc część z nich po prostu kupię więcej takich sznurkowych. Wiem, że można to zrobić, ale słuchajcie, ten sznurek, ta czas, ta robota, a tutaj miałam 10 zł za taki kwietnik, powieszę i będzie to fajnie wyglądało i wiadomo, będzie blisko okna, bo ja mam bardzo wąskie parapety, także fajnie to będzie wyglądało, jeszcze nie wiem, gdzie powieszę, a garderobę zobaczycie w dalszej części, myślę, że jak będę pokazywać lumpa, to Wam pokażę, jak wygląda właśnie tam ten mój organizer. Chciałam Wam przy okazji tych kosmetyków już pokazać coś, co się u mnie sprawdziło, to też jest kolejna butla, to jest nic innego jak samoopalacz. To jest brązujący krem nawilżający niby, ale to jest, słuchajcie, samoopalacz. Wegańska nawilżająca formuła z organiczną wodą kokosową i 100% naturalnym DHA. Uwielbiam. Dla każdej karnacji nie śmierdzi, tak jak inne mocno śmierdzące samoopalacze, bo wiecie dobrze, że czasami to potrafi tak śmierdzić, że to nie jest do wytrzymania. Ja smaruję na noc i rano mam fajne opalone nogi, to ja sobie tym krzywdy nie zrobię i gwarantuję, że żadna z Was sobie krzywdy nie zrobi, jeśli po prostu fajnie to wetrzecie, możecie różnymi w kółko, byleby to było równomiernie w każdym miejscu na ciele. Także na pewno sobie nie zrobicie żadnych maziaj, ja przynajmniej się jeszcze mi nigdy... No jedynie co, to czasem na kolanie, no bo wiadomo, że tam jest bardziej sucha skóra. Ja już o tym mówiłam, pokazywałam Wam to, uwielbiam, wracam do tego, lubię mieć nawet w zimie opalone nogi, bo wiadomo, że jak rano tutaj sobie chodzę w piżamce, to lubię, jak one właśnie tak wyglądają. Ja zazwyczaj same nogi, no w lecie wiadomo, że pociągnę jeszcze brzuch, bo raczej się nie opalam, także... takie to były moje zakupy. Słuchajcie, dzisiaj będzie na bogato z każdego miejsca, to z sypialni, teraz z garderoby, bo już tam w kuchni wspomniałam Wam o tym organizerze, że kupiłam organizer. I chodzi o ten organizer, bo pamiętacie, że jakiś czas temu kupując ten organizer, mówiłam Wam, że chcę przeorganizować moją garderobę. To jest organizer na buty, świetny, bo jest przezroczysty, u mnie się on świetnie, wręcz elegancko spisuje. Jak widać, tu są jeszcze szpilki póki co, ale za chwilę będzie wymianka, wjadą tutaj jesienne buty, potem zimowe i tak to będzie właśnie hulało. Mnie jest w ten sposób dużo łatwiej. Wracając do tego organizera, jak widzicie, ja w mojej garderobie mam wieszaki. Nie mam półek i stąd te ciuszki, tutaj są jakieś spódnice, jakieś swetry, spodenki, tam jeszcze inne rzeczy. Tak, ja wiem, że jest totalny miszmasz, bo zaraz mi powiecie, że kurtki wiszą z sukienkami, z koszulami. Słuchajcie, ja się w tym odnajduję, mi to zupełnie nie przeszkadza, a jeśli komuś przeszkadza, no to niech oglądnie co innego. Wracając do organizera, on ma 4 takie półki i ja będę chciała tutaj ułożyć moje dżinsy, żebym wiedziała, jakie mam dżinsy, a nie chodziła w kółko, to znaczy w 3 parach, na okrągło. Kupiłam go na Allegro za jakieś, nie wiem, coś koło 20, między 20 a 30 zł. Nie pamiętam już dokładnie, bo to już chwilę temu kupiłam, a dopiero teraz Wam pokazuję. Także taki organizer dołączył do mojej garderoby. Mam nadzieję, że się spisze. I on jest, na czym on wisi. Słuchajcie, ja mam takie dość grube rurki i on tam u samej góry ma rzepa.
Także na takim rzepie wisi. Póki co nic mi tu nie spadło. Nie jest przeciążony. Mam nadzieję, że się będzie super spisywał i już nie będę musiała tego układać tak jak tu. Zaraz się zapytacie, co tam jest. Tam są, słuchajcie, teczki z rysunkami moich dzieci z przedszkola jeszcze. Tak, tu jest Briana, Filipa i Emilki. Ja jestem osobą sentymentalną, zbieram takie rzeczy i mam nadzieję, że kiedyś będą miały fajną pamiątkę swoich prac. No. Dobra, tyle w tym temacie, bo ten filmik i tak wyjdzie no bogato, 1000 tematów i chyba długi. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba i polecam te łapki w górę. Pamiętajcie o paletce, o serduszku. Dobra, i lecimy z tym lumpem. Dobra, moi kochani, lecimy z tymi zakupami z lumpa. Powiem tak, za wszystkie te rzeczy zapłaciłam w sumie 50 zł. Po 5 za każdą. Na sobie mam już dżinsy, zwykłe, proste. One mają jedynie tu zamki, no i są obszarpane na dole. Z wysokim stanem, czyli tak jak lubię. Słuchajcie, kupując dżinsy, zwracajcie uwagę po pierwsze na zamek, czy działa. Po drugie, czy szlufki nie są powyrywane, bo często kupujemy i jest po prostu szlufka wydarta. Ja tutaj też jeszcze mam, nie pamiętam właśnie z jakiej firmy są już te na tyłku, dobra, nie będę sprawdzać, wiem, że te są z Divers. Kolejne, właśnie takie zwykłe, proste, one są już nieco krótsze i sprawdzałam, właśnie mają wszystkie szlufki, nic się tutaj nie wydarzyło, także kolejny zakup. Tutaj są chyba Zary, albo te na tyłku, nie, te są z Zary, nie wiem, czy tam widać, czy nie widać, wierzcie mi na słowo. Te są już z dziurami, jak widać, o, proszę, i obszarpane na dole, ja ich nie prasowałam, dziewczyny, one się prasują, jak je założę na pupę. Także tak, tu jeszcze całe kolana i wszystko, lubię właśnie też takie z dziurami, ale niekiedy warto byłoby mieć to jak dziś, to trochę ten, jak powiedziała Asia Winkowska, serdecznie pozdrawiam, słuchajcie, zajrzyjcie do niej na kanał, ona tam tworzy eleganckie, po prostu bardzo fajne zestawy z lumpa, kupuje świetne rzeczy, zna się na materiałach, elegancko je razem łączy, opowiada właśnie o choćby ostatniej spódnicy, słuchajcie, jaką znalazła torebkę, spódnicę skórzaną. To jest po prostu przykład na to, że da się kupić coś w lumpie, co wygląda raz na świetnie. Po prostu jak zestawimy to jedno z drugim, to wygląda na pewno nie na tą cenę i na pewno nikt by nie powiedział, że to było z lumpa. Także zerknijcie, polecam Wam kanał Asi Pinkowskiej. Tam znajdziecie mnóstwo treści. Jest to kobieta, która cieszy się ze słońca, cieszy się po prostu, tak powiem, z pierdą i taką zaraża taką radością z przeróżnych małych rzeczy. Także tak. Wracając do mojego lumpa, no to właśnie takie dżinsy z Zary, kolejna sztuka za 5 zł. Coś, co widziałyście, czyli taki sweterek, bluza, bo tutaj ma właśnie taką falbankę koszulową. Ja muszę tu poobcinać, będziecie widzieć nitki. Ja Wam tu pokazuję takie, jakie jest. Po praniu po prostu powychodziły te nitki. W tym byłam ostatnio w filmie, nazwałyście mnie Calineczką, jak to ubrałam, także tak. To jest rozmiar L. Czy to jest jakaś firma? Ex Moda. Ex Moda Fashion. Nie wiem, czy Wam to coś mówi, czy nie, ale tak to wygląda. Przepiękny kolor. Ja, jak wiecie, róże uwielbiam, brzoskwinie, róże to są moje kolory. Także taka bluzeczko, sweterek, nie wiem jakby to nazwać. W każdym bądź razie takie nieprzelegające. Bardzo mi się to spodobało. Kolejna rzecz, sweterek, który jest mega zmechacony. Zamówiłam sobie właśnie to urządzenie do tego, żeby zebrać te zmechacenia. Ja Wam pokażę z bliska. Mam nadzieję, że to tam będzie widać, nawet na tych rękawach, bo to chyba najbardziej na rękawach. Jest zmechacony, ale on mi się tak bardzo podobał. Jest króciutki. Czy to jest jakaś firma? Red Queen Fashion Collection. Nie znam się. W każdym bądź razie to będzie fajnie właśnie wyglądało, kiedy będzie widać ten mój nieszczęsny podkoszulek z Sisseya, w którym opowiadałam z jednym z filmów. Mówię nieszczęsny, bo tam ta cena namieszała. I słuchajcie, tu ma takie łódeczki na plecach, widzicie? I tu takie napy srebrne. Kurde, nie wiem jak to pokazać, żebyście to widzieli, ale może będzie to widać, jak to założę. A w ogóle to założę to od razu, bo mam na sobie ten podkoszulek, więc będziecie widzieć, jak to będzie wyglądało. Ja, jak mówię, zamówiłam sobie tą maszynkę i zgolę wszystkie te kudełki.
Szczerze mówiąc, ja wtedy jeszcze go nie mierzyłam. Ja go tylko wyprałam. I właśnie o co chodzi? O to chodzi, żeby było widać kawałek, przynajmniej na jednym ramieniu tego. No fajnie, mi się to już podoba. I mam nadzieję, że będzie widać te łezki tam. Na pewno widzicie. I one mają takie srebrne napy tu. I fajnie to wygląda. Właśnie jest taki, jak chciałam. Jest króciutki. Znowu to powiedzenie jest taki, jak chciałam. Tylko muszę się nim zaopiekować. Popielaty kolor. Bardzo miły. Nie gryzie, co najważniejsze, bo też musicie sprawdzać to, czy czasem nie gryzą te swetry, bo czasem potrafią faktycznie gryźć. Także ten nie gryzie, Bogu dzięki. Ale ja to sprawdzałam od razu. Widziałam też, że jest zmechacony i stwierdziłam, że dobra, zaopiekuję się tobą. Kolejna rzecz, nie wiem, czy Emilia nie chodzi, nie. To jest czarna bluzeczka i ona ma, ona jest taka szeroka znowu, widzicie? Jest przeźroczysta i ma koronkę, przecudną koroneczkę. Tego tak nie widać. O, i tutaj ma taki dość szeroki dekolt i znowu będzie fajnie wyglądała pod spodem, będzie fajnie wyglądał ten podkoszulek. Takie. Fiubziu ja to nazywam, słuchajcie. Czy to jest z jakiejś firmy? Nie wiem. Ja nie sprawdzam firm. To jest właśnie to, że nic tu nie piszę o żadnej firmie. No nie. Także... A no, Big Box? Coś takiego. Nie wiem, czy Wam to coś mówi, czy nie. Dla mnie firma to jest takie nic ważnego. Mi się po prostu musi coś podobać. I ja to po prostu zarzucę znowu na siebie. Będzie szybko. Zwięźle i na temat. No, gdzie te rękawy? Kurczę, to będzie zapinanie. Dobra, nie będę zapinać tych rękawów. Pokażę Wam tak mniej więcej. Mam nadzieję, że się bardzo nie doszachrałam. O, tak, tylko tu muszę zapiąć te rękawy. No, ale teraz mi zejdzie. Dobra, nieważne. Nie zapinam rękawów. Tak się to prezentuje. Wiadomo, pod koszulek, bo chyba, że lubicie, że Wam widać pępek, to nie ma problemu. W sensie o to, że to jest bardzo prześwitujące. Bardzo, bardzo, bardzo. Także tak, takie fiubziu. Okej. Okay. Dostać się z tego. Powiem Wam, się naćwiczę. Tu jest coś ze złotą nitką, praktycznie takiego złotego. Pull&Bear, proszę bardzo. Czyli taka, taki sweterek, taka bomberka bym powiedziała. I znowu to narzucę na siebie. Wykorzystując to, że mam czarny podkoszulek. Mój zegarek gdzieś tam zniknął. Dobra, nieważne. Widzicie, tak się to prezentuje. Mogę się w tym zasunąć. Bo pamiętajcie, sprawdzajcie też zamki, czy działają. O. Tak. Ta-da! Tak się to prezentuje. Widzicie, to dzisiaj jest ekspresowo, bardzo ekspresowo. Fajnie, mi się podoba. Złoty zamek, złoty sweterek, złota nitka wpleciona. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale błyszczy się. Także tak. I za chwilę będzie ciąg dalszy. Dobra, tak wyglądam w tej bluzie, w tym sweterku. Tak to wygląda. O kurczę, mogłam Wam przebrać od razu te dżinsy. Dobra, wierzcie mi na słowo, dżinsy też są eleganckie. W sensie, że dopasowane i nigdzie mi tam nic nie tam. Zostałam już w tych spodniach, w których byłam od początku. Tu jest rękaw 3/4, tak jak mówię, muszę poucinać te niteczki, ale nigdzie nie jest poplamione. Ale poplamiona była ta bluzeczka. To jest taka zwykła, biała, ale ma fruwające rękawy. Ja naprawdę uwielbiam takie rzeczy. To jest Stradivarius. Tak, ja tam zawsze pokazuję. I to jest rozmiar S. Tylko co, tutaj ona... Ja zawsze sprawdzam, białe koszule musicie sprawdzać, w ogóle jasne koszule, czy nie mają poplamionych, wiecie, pod pachami, no zarzuceń, bo to jednak się zdarza. Ona była przerysowana długopisem. Ja użyłam odprawiacza, zeszło to w tempie. Ja nic nie pocierałam, nic, po prostu popsikałam i wrzuciłam do pralki. Czym popsikałam? To był odprawiacz na pewno z Faberlica. Słuchajcie, w sprayu. Tylko tutaj jest, widzicie, jest dziura pod pachą. To jest nieduża. Trzeba chycić po prostu niteczką tą falbankę. Ona się spruła i ktoś po prostu jej podziękował, a jest naprawdę bardzo ładna. Myślę, że będę ją nosiła w kasaną, spodnie szersza. No, biała koszula to biała koszula, słuchajcie. Tego nigdy za dużo w szafie. Kolejną rzeczą, jaką dopadłam, to jest plecak, słuchajcie, z Reeboka. On jest oryginalny. W środku ma metki. Nigdzie nie jest uszkodzony. Ma
mnóstwo zameczków. Tu po boku ma takie małe. O, tu jeszcze jest coś takiego. No tu troszeczkę jest. Nie wiem, czy ty to, będziecie to widzieć. O, tu troszeczkę start. Ale tak jak jest zasunięte, kompletnie nic nie widać. Także po prostu ta podszewka jest trochę przyniszczona. Ale tak to nie jest nigdzie. Tu jest taka plama. Ja nie prałam go jeszcze. Tu jest taka mała plamka, myślę, że zejdzie. Także taki plecak. Wszystkie zamki działają. Ale nie jest gorąco, słuchajcie. Trochę się trzeba nagimnastykować. Dodatkowe kieszenie, także myślę, że jeszcze posłuży któremuś chłopakowi. A jak nie, to będzie po prostu na wyjazdy, żeby zarzucić na plecy i mieć przy sobie na takich wędrówkach, spacerach ekstra. Nie jest jakoś tam usztywniany, ale jednak jest firmowy, no i za piątkę nie oszukujmy się. Bardzo, bardzo fajny ten plecaczek. I ostatnią rzeczą, jaką wzięłam, jest płaszcz. Ten płaszcz też jest za 5 zł. Może jest trochę... Nie jest skulkowany. Jedynie nie ma guzika. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać, gdzie nie ma tego guzika i nie wiem. Gdzieś... O, jest. Na samym dole go nie ma. Ale spokojnie, ja i tak chciałam je wymienić. Myślę, że ja je powymieniam. O, nie ma na rękawach. A fajnie by wyglądały. Czyli mogę sobie dołożyć. Ja poszukam po prostu złotych guzików i wymienię je na złote. O, tutaj też z tyłu jest. Także fajnie by wyglądało. Czy to jest jakaś firma? O, Stradivarius znowu. No i nie będziecie widzieć przez ten wieszak Stradivariusa. Także tak. No brałam go na siebie, ale to chyba z tym wszystkim nie będzie za dobrze wyglądało. Dobra, co tam? Chodzi o to, że w ramionach jest elegancki. Widzicie? No, Anka, odwin to. Tak. Z długością też jest przed kolano. Ja nie cierpię, jak jest coś, jak jest płaszczyk w kolano, gdzie no nie czuję się w nim. Także tak. Taki płaszczyk za 5 zł, jaśniutki kolor. Także myślę, że całkiem, całkiem fajny. Czy on ma rękawy? Ma i to nawet nie zaszyte. Czasami są jeszcze zaszyte. Także tak, tylko tyle, że będę musiała wymienić. No, będę musiała. Mogłabym pokombinować i zamówić. Widzicie co? On jest faktycznie i nawet na guzikach pisze Stradivarius. Także, no. Żadne tam przyszywane, tylko jest na 100% Stradivariusowy. Także taki mi się płaszczyk trafił. Było bardzo dużo płaszczy, było bardzo dużo kurtek. Przede mną dziewczyna wzięła rewelacyjną, skórzaną kurtkę. Pochorowałam się, jak zobaczyłam. No ale co zrobić? Kto pierwszy, ten lepszy. Prawo dżungli, nie? Także tak wygląda. A, muszę to zdjąć, bo słuchajcie, gotuje się. I co? I będę się z Wami żegnać tutaj już przy tym rozdaniu. Pamiętajcie o paletce. Także weźcie udział. Ja dziękuję Wam za dziś. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już w środę. Mam nadzieję, że nic mi tutaj złego nie wypadnie, bo wiecie, że dzieciaki chorują. Emilia na dole się inhaluje. Także wracam do niej, a Wam dziękuję za dziś. Będzie mi miło, jeśli wbijecie łapkę, bo myślę, że coś Wam się w dzisiejszym filmiku spodobało. Do zobaczenia.